Szczęść Boże! Po pierwszych kwartałach wstępnej obróbki, wstępnej przepierki mózgów, wstępnej tresury z wykorzystaniem maseczek, lockdownów, kwarantanny, testów które dokładnie nie wiadomo co testują. Po tym wstępnym etapie, na którym, jak to ogłosił sam premier Morawiecki, udało się rządowi bez wzniecania rewolucji zapakować do aresztu domowego, do tak zwanej kwarantanny ponad 2,5 miliona ludzi. Teraz to myślę już będą ze 3 miliony. Po tym etapie przechodzimy do fazy zasadniczej, fazy powszechnego wyszczepiania. Żebyśmy mogli tę fazy osiągnąć, trzeba było wcześniej publikę głęboko wystraszyć, po to, żeby potem wskazać drogę wyjścia, ścieżkę ewakuacji z tej narodowej, kwarantanny. Trzeba było ludzi zdezorientować, z jednej strony napuszczając jednych na drugich, antagonizując grupy wiekowe, grupy społeczne. Trzeba było też pozwolić ludziom łudzić się, co do istoty, natury, co do przewlekłości tej nowej normalności, w którą wprowadza nas tu w Polsce rząd Mateusza Morawieckiego. Ta polityka przemyślna, perfidna niewątpliwie perfidna, odniosła skutek. Odniosła taki skutek, że nie wznieciła rewolucji, że nie podniósł się żaden bunt, który by, który by władzy w porę dał do myślenia. A zatem zdemolowana została gospodarka pod pretekstem walki o zdrowie publiczne. Wystawione zostało na szwang zdrowie bardzo wielu naszych rodaków zdrowie i życie zostało poświęcone tutaj na ołtarzu postępu, no bo właśnie pod jesień śmierć zaczęła zbierać żniwo zasiane wcześniej. Ci, którzy nie zostali zdiagnozowani na wiosnę, bynajmniej nie ze słynną covidozą, ale z banalnymi... Przepraszam, nowotworami ze staroświeckimi, a niemądnymi niewydolnościami, z tradycyjną grypą. Nie poddali się leczeniu latem. No i pod jesień, i pod jesień. tragedie Statystycznie. Statystycznie przekraczające, notowane w minionych latach normy, ale nikt nie wini za to rządu na szerszą skalę. Terror, dezinformacja, dezorientacja ten projekt realizuje zresztą większość ośrodków propagandowych, tych post tworzących Kartel dezinformacyjny. Owszem, różnią się pięknie w pewnych szczegółach, ale, ale tak naprawdę historyczna, niegdyś totalna, dziś skonformizowana opozycja licytuje się tylko z rządem na to, ile kto by tutaj więcej. Testów dowalił, kto by silniej wziął za twarz, kto by bardziej zdecydowanie egzekwował zamaskowanie, kto by tam kraj dzielił na strefy i kogo by jeszcze skierował do kwarantanny. I to się rządowi udało i dlatego też po ostatecznie pomyślnie przeprowadzonym, pomyślnie z punktu widzenia władzy, teście. Zaduszkowym, kiedy to na wszystkich świętych, tuż przed terminem, za 5.12, zamknięto cmentarze. Naród wprawdzie stęknął, jęknął, ale przecież rządowi złego słowa. Nikt na forum publicznym nie mówi, oczywiście jest ten drugi, trzeci obieg, są te jakieś peryferyjne, marginalne, marginalne strefy, w których opinia krytyczna, miażdżąco krytyczna, ta opinia, która, no cóż, odmawia rządowi i jego działaniom podstaw medycznych i podstaw prawnych, no ta opinia jeszcze jest artykułowana. Jak na tym kanale? Na przykład, ale, ale widzicie Państwo, że rzeczywistości w wymiarze globalnym, galaktycznym to nie zmienia, a nawet ten rząd nasz lokalny, ten, ten szczebel podwykonawczy tej wielkiej operacji, nowego totalitaryzmu, wielkiego resetu wszystko to może dziać się. Bez zasadniczej przeszkody, bez, bez powszechnego sprzeciwu. Z drugiej strony, jednak rząd nie jest w pełni z nas zadowolony, bo, bo są badania, które wykazują niedostateczny entuzjazm w narodzie. Wprawdzie wytworzone zostały kolejne grupy zainteresowanych materialnie. Tym, żeby walka z pandemią trwała wiecznie, żeby się to nigdy nie skończyło, grupy zainteresowanych materialnie, przedstawicieli służby zdrowia, a także służb jawnych, tajnych, inspektoratów sanitarnych, policja, ba nawet i wojsko zostało tutaj włączone do tej wielkiej operacji, nie bez zachęt, Finansowych, istotnych, wymiernych, zachęt finansowych. A mimo to ponad połowa Polaków nie ma jeszcze w sobie, nie zdołała ze siebie wykrzecać entuzjazmu dla tej operacji powszechnego wyszczepienia. I dlatego też myślę, że trzeba się spodziewać nie tylko kolejnej odsłony w tym seansie straszenia. I, i, i egzaltowania Polaków informacjami na pasku i na kolejnych konferencjach prasowych premiera i jego ministrów, ale trzeba się spodziewać jakichś jakiś bardzo poważnych, groźnych, oby nie tragicznych w skutkach, oby nie bardziej tragicznych w skutkach działań ze strony rządu, no bo, bo ta metoda kija i marchewki musi być przecież kontynuowana. Rząd wszedł na ścieżkę, z której chyba nie, nie ma odwrotu. Jedyna droga, która by mogła się otworzyć przed Morawieckim, niedzielskim, szumowskim, dworczykiem i Pomniejszego płazu ministrami, to jest droga do aresztu i, i przed sądy i trybunały. Do tego oni nie będą chcieli dopuścić, więc, więc hodują tę nową klasę nadzorców niewolników, tych siepaczy nie z pałkami zomorskimi, ale właśnie z pasami pielęgniarskimi i, i ze strzykawkami w dłoniach. Zachęty, powtarzam, zachęty Finansowe bardzo są w tej sprawie istotne. Ja jako komentator tych zdarzeń, bardziej niż ich moderator, bo, bo no cóż, słowo nie staje się tak łatwo ciałem i wpływu na rzeczywistość bezpośredniego. Egzekutywy politycznej, która by mi pozwoliła przestępców i zbrodniarzy posyłać tam, gdzie ich miejsce. Do tego brak narzędzi politycznego działania, no ale korzystam z tych narzędzi, które są. Interpeluję, mianowicie zachęcony i inspirowany, i także wspomagany. Przez życzliwych współpracowników i sympatyków składam zapytania. Całą listę tych pytań przedstawiłem, dotyczących właśnie szczepień, szczepionki, wyszczepiania. Byli bardzo w tym dziele pomocni, bezpośrednio zaangażowani. Pani Justyna. Socha, pan Paweł Skutecki, poseł poprzedniej kadencji, pan Jerzy Ziemba, którego w tej sprawie narracje i konkretne sugestie też były inspirujące. Składam te pytania, czekam w terminie urzędowym na odpowiedzi, a są to pytania proste właśnie o to, na jakiej podstawie, skąd, za ile, od kogo rząd takie zakupy prowadzi. No, i jakie są gwarancje tego, że ta szczepionka, to, to mniemane dobrodziejstwo miałoby bardziej pomagać niż szkodzić, skoro wiemy, że niepożądane odczyny poszczepienne to, to nie jest ryzyko, to jest gwarancja związana z tego typu masowymi paramedycznymi przedsięwzięciami, bo przecież medycyna, Lecznictwo, no jak sama nazwa wskazuje, leczy się chorych. Szczepienie nie jest dla chorych, jest w większości dla zdrowych ludzi. Tak? Ba, w ogóle przecież przestrzega się, że nie należy się szczepić w sytuacji, w której nasza wydolność naszego organizmu byłaby obniżona, prawda? Nasza naturalna bariera ochronna byłaby jakoś nadwątlona. A więc to jest, mówią o tym medycy, podpisujący listy otwarte, indywidualne. Zbiorowo oczywiście media głównego ścieku tych listów nie relacjonują, ba nawet media społecznościowe sekują, marginalizują, przycinają i, i eliminują z głównego przekazu. W ogóle walka z covidozą to jest w tej chwili główne przykazanie także przez wielkiego brata udzielone, surowe przykazanie surowo egzekwowane w mediach społecznościowych właśnie nawet nie jeden ich użytkownik dostał taką informację, prawda? I, I teraz już to ciekawe, nawet nie Żydzi, nie Sodomici, promotorzy Sodomi, ale jedynie słuszna, poprawna politycznie narracja covidowa. Jej nie wolno kwestionować pod karą przycięcia zasięgów, albo może nawet zamknięcia kanału, albo jakieś tam inne strasznie drakońskie internetowe ograniczenia. Ja zatem interpeluję, zadaję pytania, pytania będą się mnożyć, interpelacje będą, będą wychodzić do różnych ministrów, ale jest jeszcze jeden środek, którego nie zaniedbuję, składam mianowicie zawiadomienia do prokuratury. Takie zawiadomienie złożone w prokuraturze Rzeszowskiej, ponieważ to tam w moim okręgu wyborczym na Podkarpaciu, tam zostaliśmy nominowani przez ministra Niedzielskiego. Zostało Podkarpacie wraz z sąsiednimi województwami małopolskimi umieszczone na krótkiej liście szczęśliwców, województw przeznaczonych do, do wstępnego testowania. No, pytam o to także w zawiadomieniu do prokuratury, czy przypadkiem nie mamy tutaj do czynienia z czynieniem przygotowań do przestępstwa, co już samo w sobie byłoby przestępstwem. Na czym mogłoby polegać przestępstwo? No, no na przykład na, na wprowadzeniu do obiegu niebezpiecznej substancji, no bo tego, że ona jest bezpieczna, to tego nikt nie jest w stanie tutaj w Polsce z ręką na sercu zagwarantować. A może mamy do czynienia ze sprowadzaniem powszechnego niebezpieczeństwa, a może mamy do czynienia z nadużyciem władzy, z przekroczeniem uprawnień. Różne przestępstwa mogą tu wchodzić w grę, nie wyłączając gruźb karalnych, straszenia, zastraszania, a zatem zmuszania. Zmuszania do działania, zaniechania albo też znoszenia pewnych stanów. Trzymam tu w ręku zawiadomienie świeże złożone w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Zacytuję Państwu, co, co poza paragrafami, które tutaj, jak to w zawiadomieniu, no jakieś jakieś warto wskazać jakie to właściwie przestępstwo ja podejrzewam w uzasadnieniu poza tymi paragrafami cytuję ministra dworczyka wielkiego szpitalnika państwa polskiego rzeczypospolitej polskiej szefa od stadionu narodowego prawda, na którym tam miliony miliony szanowni państwo na obsługę tego przedsięwzięcia kiedy liczba obsłużonych pacjentów nader skromna. To osobny skandal i z tego osobne doniesienie i osobna interpelacja, ale tymczasem cytuję Dworczyka, który powiedział co do, co do tych szczepionek. Powiedział, to przede wszystkim zależy od producentów i dostawców. Zgodnie z ich deklaracjami szczepionki trafią na przełomie grudnia i stycznia do Polski. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosi założenia programu Szczepień, to jak wiemy, rzeczywiście się stało, który ten program szczepień rozpocznie się w Polsce niezwłocznie po tym, jak szczepionki zostaną do naszego kraju dostarczone. Hola, zaraz, a ktoś tutaj będzie badał ten specyfik, co właściwie przyjechało na, na, na platformie, na pace, czy, czy, czy jakie to tam ampułki na palecie pan minister Dworczyk dostanie do rozdysponowania. Nie, pan minister Dworczyk występuje w roli akwizytora, występuje w roli stręczyciela tego mniemanego dobrodziejstwa panu Dworczykowi. Tak, stwierdzam w tym uzasadnieniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Panu Dworczykowi wystarcza najwyraźniej deklaracja handlarza, że towar jest bezpieczny i mucha nie siada. No i do jakich podejrzeń to mnie prowadzi i do jakich podejrzeń, jakimi podejrzeniami chciałbym natchnąć prokuraturę okręgową w Warszawie? No, no to jest właśnie treść tego tajemniczego artykułu 171 Kodeksu Karnego, czyli Posługiwanie się niebezpiecznymi środkami, próba wprowadzenia do obiegu substancji niebezpiecznych. Czy przypadkiem nie takie przestępstwo wchodzi w grę? No, takie to jest moje kopanie się z koniem, wiecie Państwo, tymi interpelacjami i tymi, i tymi doniesieniami do prokuratur, interpelacje do ministrów, i będę ten proceder kontynuował, pojmując tak, Tę czynność, tę działalność jak dyktowanie do protokołu. Wiecie państwo, jako doświadczony podsądny stawający przed sądami postperelowskimi i jako oskarżony i jako świadek w różnych sprawach wiem, że nie należy zaniedbywać okazji dyktowania do protokołu. Co w pierwszej instancji przegramy, no to możemy przenieść do drugiej instancji i, i tam jeśli przed jakimś tutaj, używam tego oczywiście jako figury przenośnej, przed sądem historii, jeśli te sprawy będą, będą stawały, chociaż chciałbym, żeby to nie był tylko sąd historii, żeby to nie był tylko jakiś tam osąd moralny, sąd przyszłych pokoleń. Ja bym chciał teraz, zaraz, za naszego życia jeszcze, żebyście Państwo oglądali Dworczyka Niedzielskiego, Szumowskiego, et consortes pin kasa inspektora sanitarnego jego następców z Morawieckim chciałbym, żebyście ich oglądali jako podsądnych I, i, i mam nadzieję, że wiele by z tego mogło wyniknąć, gdyby tam jakiś areszt wydobywczy zastosować, to by pięknie sypali jedni, drugich jeszcze w tym areszcie, a co dopiero później w zeznaniach przed sądem, no na pewno by się interesująco mylili w tych zeznaniach, skoro widzimy, że się mylą tak z konferencji na konferencję. Ale szanowni państwo, bardzo, bardzo liczę na to, że tego typu działalność prowadzona właśnie z. Przy ograniczonym instrumentarium te próby podniesienia sprawy na, na poziom polityczny i na poziom prawny, nadanie formatu prawnemu tej zbrodni na narodzie niejednym polskim narodzie tej zbrodni, która się dokonuje, że to może być dla państwa pożyteczne, bo niezależnie od tego, czy jakakolwiek prokuratura, czy w ogóle pies z kulawą nogą się nad tym pochyli i przy tym zatrzyma, trzeba, żebyście państwo rozumieli, że że tak jak zamaskowanie, niezamaskowanie, testowanie, nie poddanie się testom, tak też i szczepienie, niezaszczepienie nie jest celem samym w sobie. Szczepionka nie jest celem ostatecznym. Zaaplikowanie jej państwu nawet w największych ilościach, nawet powtarzalne, cykliczne. Celem jest uzyskanie kontroli Pełnej kontroli. Nawet jeśli by ta szczepionka, czy co, co, wszystkim, którzy zechcą skorzystać z tego mniemanego dobrodziejstwa, życzę, żeby im to szkody nie przyniosło, żeby się nic złego nie stało. Więc nawet jeśli taki pozytywny scenariusz się zrealizuje, jeśli, jeśli właśnie tam nie od razu się ujawnią jakieś tego tragiczne konsekwencje medyczne, oby. Oby, no to będzie to przełom cywilizacyjny. Oddanie władzy, jakiejkolwiek władzy, prawa do decydowania o naszej prywatności, oddanie władzy, prawa do odbierania wolności osobistej prawa do przemieszczania się, prawa do zgromadzeń, możliwości prowadzenia debaty publicznej itd., itd. Przyznanie władzy prawa do odbierania tego po to, żeby potem mogła łaskawie reglamentować nam dostęp do przestrzeni publicznej, no to będzie otwarcie nowej epoki w dziejach Polski, w dziejach świata. Naród Polski nie wyjdzie niezmieniony z tej operacji. Nawet gdyby nie były to zmiany, czego niektórzy całkiem zasadnie, zasadnie się obawiają, gdyby to nawet nie były zmiany genetyczne, bo tu wszystko jest możliwe. Tu wszystko jest możliwe. Dworczyk, szanowni państwo, gotów jest zaaplikować wam tę szczepionkę, nie wiedząc nawet, jaka jest natura jej działania, jakie istotne przeznaczenia. A Przecież już na opakowaniach tych specyfików, które tam gdzieś już są puszczone w obrót na zachód od nas, no tam już wyraźnie się zaznacza, że producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne, o, na przykład dotyczące prokreacji, dotyczące rozrodczości. Płodności, a są, są przypadki prawda, z krajów afrykańskich. Tam już w poprzedniej dekadzie testowano na różnych narodach, testowano takie specyfiki, okazało się, że, że do efektów ubocznych należy bezpłodność grup docelowych, właśnie na przykład młodych dziewcząt w jednym z krajów afrykańskich, którym zaaplikowano jakieś tam prawda, rzekomo zbawienne szczepionki. Więc obawiać się jest czego, ale nawet gdyby, powiadam, nie miało to wpłynąć na genotyp ten dosłownie, biologicznie, medycznie rozumiany Polaków, to wpłynie to na nasz genotyp cywilizacyjny. To po prostu będzie inny świat. To będzie zaprawdę nowa Normalność, obóz koncentracyjny pogodnej starości. Owszem, taki, taki po nowemu, prawda? W każdym baraku Netflix i może jakieś inne uciechy, żeby publika nie popadała za łatwo w depresję. Ale już powiedział to minister Niedzielski, którego tutaj w moim doniesieniu wskazuje prokuraturze obok Gowina Morawieckiego, dworczyka. Powiedział to już niedzielski. Gielski, że no, oczywiście, rzecz będzie dobrowolna, żadnego przymusu. To gwarantuje sam pan premier Morawiecki, który tyle, tyle razy mówił, że nie będzie lockdownu, prawda? I w ogóle latem wzywał do tego, żeby się już nie bać wirusa i temu podobne. No więc z tą samą najlepszą wiarą powtarza nam, a my wierzmy, kto chce, że szczepionka będzie dobrowolna. I wtóruje mu Niedzielski, tylko powiedział ostatnio, że ci, co się zaszczepią, mogą mogą liczyć na pewne udogodnienia. Pewne udogodnienia. No, to jak jedni, jednych czekają udogodnienia, to może innych czekają niedogodności. I to też już wiemy. Już wiemy, że, że pewne tam firmy, linie lotnicze już zapowiedziały, że nie wpuszczą na pokład niezaszczepionych, nielegitymujących się świadectwem odpowiednim, weterynaryjnym. Tak, bo to jest weterynaria, prawda? To jest szczepienie bydła wyszczepianie na masową skalę. Nie dopuśćmy do tego, by się to wszystko udało zrealizować. Szanowni Państwo, nawet jeśli, jeśli zdaje Wam się, a są potem powody, że to jest taki walec, który na nas jedzie, że nie da się go zatrzymać, no to, to błagam, nie dorabiajmy do tego specjalnej teorii i nie bagatelizujmy też grania na zwłokę. Grajmy na złokę. Może się gangsterzy pokłócą przy dzieleniu łupów. Może akwizytorzy na poziomie Dworczyka i Morawieckiego może stracą uznanie w oczach swoich zleceniodawców i ci ich wymienią na jakiś lepszy model, a przy okazji może będzie, może uda się skorzystać z jakiejś, jakiegoś okienka możliwości. Nic nic nie jest pewne w tej sytuacji, ale jedno jest pewne: wolność pozostaje skarbem, pozostaje skarbem, ale pozostaje też obowiązkiem. Wolność nie jest, proszę Państwa, luksusem, który wolno nam odrzucić, wolno nam z niego zrezygnować. Nam, ludziom cywilizowanym, nam, ludziom, niezależnie od tego, na ile, na ile czujemy się Blisko czujemy więź z tradycją katolicką, no to, to nam z tego pnia cywilizacyjnego, czerpiącym, czerpiącym nasze zasady, nie wolno z wolności rezygnować. Ona jest nam, dar Boży, wolna wola, jest nam zadana. Nie tylko podarowana, i lekceważenie tego, i oddawanie się z duszą i ciałem władzy jakiejkolwiek byłoby sprzeczne z tymi zasadami prawa cywilizowanego. Póki co, Póki co jeszcze konstytucja niezmieniona, stan wojenny nieogłoszony, a zatem żadne zarządzenia, a nawet ustawy tego nie zmieniają. To wszystko jest dalej bezprawie, to wszystko jest dalej znachorstwo, łysenkizm do kompletu z marksizmem i leninizmem w nowej formule. No, zmieniła się retoryka, zmieniła się, zmieniła się, zmieniło się opakowanie propagandowe, ale, ale stare, totalniackie, rewolucyjne zakusy, zakusy na, na nasze, naszą wiarę? Tak jest, bo to jest próba przeorientowania właśnie zmiany hierarchii, wartości. Na czele oszukańczo ma być postawione zdrowie i dobre samopoczucie i w ogóle... I w ogóle same miłe rzeczy, ale to, to zmienia człowieka, to przeorientowuje i zmienia charakter narodu. Temu się nie poddawajmy tak łatwo. Jak Pan Bóg, jak Pan Bóg pozwoli, może to wszystko przeżyjemy i może jeszcze zobaczymy, zobaczymy tych, którzy nam to próbują uczynić. Może jeszcze zobaczymy, jak czyni się zadość sprawiedliwości, sprawiedliwości dziejowej i, i jak prawo wraca do, do pionu po tym, jak, jak niszczą je aktualne władze. Oczywiście, oczywiście bieda w tym i, i stąd też ta trudność w zrozumieniu sytuacji, że ta władza posługuje się flagą biało-czerwoną i i orłem w koronie po to, żeby, żeby śmieszyć, tumanić, wystraszać obywateli z akcentem na to wystraszanie na kolejnych konferencjach prasowych. Dziękuję za uwagę, życzę zdrowia na duszy, ciele i umyśle. Z Panem Bogiem.